Szczęść Boże, Adam Ślusarski. Witamy Państwa w kolejnym programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. Naszym gościem jest profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam serdecznie. Witam. Panie profesorze, stan bezpieczeństwa naszego państwa, a więc kondycja militarna naszego państwa, ale również to, czy jesteśmy państwem silnym i czy powinniśmy tę siłę również budować. Jest taka prawidłowość w historii i tego historia nas uczy, że z silnym liczą się silni i słabi, a ze słabym, no to silny na pewno się liczyć nie będzie. Jaką należy budować naszą politykę, aby liczyli się z nami jedni i drudzy? No, sfery wojskowe, militarne, tak mocno lekceważone przez wiele lat ostatnich, gdzie się mówiło, że o wiele ważniejsze są te struktury międzynarodowe, w których uczestniczymy i one nam zapewnią bezpieczeństwo. To wszystko w dużym stopniu zbankrutowało, jak oglądaliśmy wojnę na Ukrainie, kiedy gwarancje związane i mocarstw, gwarancje mocarstw związane z tym, że Ukraina zrezygnowała z broni nuklearnej po rozpadzie Związku Sowieckiego, mówiono i gwarantowano, że jest integralność granic tegoż państwa, ni stąd, ni zowąd ją się podważa i zasadniczo jest jakaś już względna zgoda mocarstw co do tego, że tam oni będą ponosić straty na wschodzie. Więc znowuż pojawia się słynne hasło, pytanie, czy kto będzie umierał za Gdańsk, przysłowiowy, czyli za Polskę na przykład w sytuacji zagrożenia, i odpowiedzi są dosyć oczywiste, niespecjalnie się ktoś kwapi. Pierwsza i zasadnicza rzecz, trzeba zdiagnozować, jaki jest typ prowadzenia dzisiaj wojny tej militarnej. I to nie jest taki typ już jak za czasów II wojny światowej, kiedy ustawia się front, zdobywa się całe terytorium. Ale są to te wojny hybrydowe. Wywołuje się jakieś konflikty narodowościowe, jeśli jest mniejszość narodowa. Niektórzy mówią, jak to źle, że w Polsce nie ma wielkich mniejszości. To na Ukrainie są i bardzo proszę, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Wywołuje się pewne konflikty lokalne, jakieś ogniska zapalne i to się jak gdyby punktowo nawet taką wojnę prowadzi. I jeśli tutaj jest dane państwo silne, względnie silne, mogące odpowiadać w sposób bardzo zdecydowany, czy poprzez stworzenie jakiejś obrony terytorialnej, czy dosyć nowoczesnego i dobrego uzbrojenia, czy na przykład posiadające duże możliwości w sferze informatyki, a więc pewnych wszystkich połączonych tych systemów, bo to wszystko się razem łączy, to takie państwo się diagnozuje pod względem takim, opłaca się czy nie opłaca się go zaatakować. Albo inaczej, czy nasz atak doprowadzi do destabilizacji tego państwa, czy ona się nie zdestabilizuje, a koszty międzynarodowe, koszty finansowe, wojskowe będą zbyt duże i rezygnujemy z takiego ataku. I to, co pan redaktor mówił, takie państwo, które posiada własną siłę, jest atrakcyjnym partnerem w sensie koalicyjnym. I dla tych większych podmiotów na pewno, takich na przykład jak Stany Zjednoczone, i dla mniejszych, jeśli bierzemy pod uwagę w perspektywie Polski, tą Europę choćby centralną, czy inne kraje. I to trzeba o to zadbać, prawda, o pewien duży wysiłek w tym zakresie. To się wszystko wiąże naturalnie też z gospodarką. Proszę zauważyć, że wielkie zbrojenia, na które się wydaje pieniądze, one nie muszą być kosztem dla gospodarki. Mogą być też bardzo silnym zastrzykiem do innowacji, pod warunkiem, że się patrzy tutaj z perspektywy narodowej, a nie międzynarodowej. Że kupujemy na przykład śmigłowce czy jakąś nowoczesną broń dlatego, że ktoś nawet ma lekko bardziej nowoczesną, albo dlatego, że bardziej jest w stanie nacisnąć, albo bardziej jest w stanie kogoś tam przekupić. Tylko kupujemy to, co wpisuje się w kontekst polskiej gospodarki i daje nam miejsca pracy, daje nam innowacje, daje nam rozwój, daje nam możliwości powiązania tego, co zwiemy przemysłem obronnym na przykład i wojskiem. To nie po to robimy wojnę, aby sobie postrzelać, tylko wojna ma służyć gospodarce, a więc również to, co ma służyć na wypadek wojny, również ma służyć gospodarce. A więc cała ta dyskusja o tym, gdzie kupić te śmigłowce, no od razu można powiedzieć w tym kontekście, powinna być szybko rozstrzygnięta. U nas są z tym
problemy? No bo problemy są w ogóle ze zdefiniowaniem interesu narodowego, czy były takie problemy. Natomiast generalnie rzecz ujmując, właśnie współcześnie wojny prowadzi się głównie z powodów gospodarczych. Kiedyś mogło to być jakieś ambicje monarchy i tak dalej, ale dzisiaj widzi się to w takiej perspektywie, ponieważ na niwie gospodarczej się określa głównie siłę danego państwa. W związku z czym to wszystko jedno na drugie pracuje w sposób oczywisty. Państwo, ale nie należy lekceważyć, że na przykład silne państwo gospodarcze bez silnej armii, że ono jest takie bezpieczne. Czyli nie możemy sobie pozwolić na słabość i na liczenie tylko na silniejszych, powiedzmy, czy to kiedyś na Rosję, teraz na Stany, czy to na Unię, na NATO, tylko sami musimy być silni. Jak historia nas tego uczy? Czy faktycznie jest tak, że jeśli ktoś jest bez nogi, no to jest trudnym sojusznikiem i nikt z nim tego sojuszu nie chce zawrzeć, no chyba, że powie, ale za to dobrze gryzę, prawda? Więc no wtedy właśnie jestem partnerem również dla ciebie. Znaczy, sojusze są istotne. Wiadomym jest, że dzisiaj to wszystko funkcjonuje w pewnym systemie naczyń połączonych. To są istotne rzeczy. Ale tak jak pan redaktor mówił, gdybyśmy w 1939 roku mieli na tyle siły, żeby wytrzymać, prawda, do wiosny wojnę, kto wie, może i sojusznicy by byli bardziej skorzy. Oni stwierdzili, że jesteśmy zbyt słabi do tego, żeby ktokolwiek tutaj się w tym kierunku mobilizował do obrony Polski. Więc historia nas uczy, że ta siła własna jest fundamentem wszystkiego. Również tej pewnej kalkulacji, która gdzieś się pojawia u przeciwnika. Wydaje się, że w roku 81 ta rezygnacja Sowietów z interwencji Polski była między innymi spowodowana tą gotowością do obrony, czy też II wojną światową, kiedy widzieli powstanie warszawskie, prawda, tą polską mobilizację w tym zakresie. A więc kalkulacja, nie, może się to nie opłacić, może nas to pogrążyć. I to każde państwo robi. Więc w tym zakresie, jeśli jest dana jakaś siła gospodarcza, są takie drobniejsze kraje, nawet na Dalekim Wschodzie, silne gospodarczo, ale dbają też o ten wymiar militarny, ponieważ nie sposób obronić dobrej gospodarki bez silnej armii. I odwrotnie, nie sposób mieć silnej armii bez dobrej gospodarki. To wszystko się musi łączyć w pewną logiczną całość. I nawet jeśli byśmy przegrali bitwę, wojnę czy powstanie, to okazuje się, że u przeciwnika jest to zapamiętane, że łatwo nie było, więc dwa razy się zastanowi, czy po raz kolejny z nami będzie chciał, no że tak powiem, zadrzeć. No nikt się nie liczy ze słabym albo z tym, który dla własnego państwa nie jest w stanie poświęcić wiele. Mówimy o narodach. Naród tylko wtedy państwo się ostoi w długiej perspektywie dziejowej, kiedy jego obywatele są nawet życie w stanie poświęcić. I w tym sensie to ta obronność musi się łączyć też z wychowaniem patriotycznym, z przygotowaniem wojskowym młodzieży czy jakiejś obrony terytorialnej. Ta obywatelskość musi się łączyć również z obronnością. I niech to będzie puentą naszego programu. Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.